Thank you.
wypowiedź. Życzymy zdrowia oczywiście, no i będziemy czekali na kolejne przesłuchania, kolejne wnioski. Dziękuję za Waszą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Marcin Horała, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT.
Praktycznie Wojska Polskiego, myślę to o samolotach F-16, pozwolą na zastąpienie wysłużonych samolotów postsowieckich SU-22 i MiG-29, samolotów, które, mówiąc wprost, mają niewielką przydatność na dzisiejszym polu walki, i samolotów, które podczas ćwiczeń w ciągu ostatnich lat ulegały awariom. Dochodziło do wypadków, również jednego wypadku tragicznego w skutkach. Oczekuję zarówno od szefa Sztabu Generalnego, jak i od szefa Inspektoratu Uzbrojenia, oczekuję podjęcia natychmiastowych działań, żeby zrealizować to zadanie, to priorytetowe zadanie. Chcemy zakupić 32 samoloty wielozadaniowe piątej generacji. Kolejnym priorytetem jest budowa polskiego własnego systemu antydostępowego w terminologii natowskiej. System antydostępowy nazywany jest A2AD. Chodzi o obronę przeciwlotniczą. Chodzi o to, żeby do już zakupionych rakiet średniego zasięgu Patriot, systemu Patriot, żeby z nim zintegrować również rakiety krótkiego zasięgu produkowane w Polsce. Jest to szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zależy nam na transferze technologii, zależy nam na tym, żeby polski przemysł zbrojeniowy w tej dziedzinie należał do najlepszych. A więc realizacja programu NAREW stanowi kolejny z priorytetów. W planie modernizacji technicznej wśród priorytetowych zadań wymieniamy także kupienie śmigłowców szturmowych. Jak Państwo wiecie, w tym roku podpisana została umowa w sprawie kupienia śmigłowców Black Hawk dla wojsk specjalnych. Trwa przetarg. Jestem dobrej myśli, zostanie rozstrzygnięty już niebawem. Przetarg w sprawie śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Śmigłowce szturmowe to kolejny rodzaj sprzętu wojskowego, który jest niezbędny dla podniesienia zdolności bojowych Wojska Polskiego. W planie modernizacji technicznej kładziemy nacisk także na kupienie nowoczesnego sprzętu kryptograficznego, informatycznego dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nakłady na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wyniosą 3 miliardy złotych. Odbudujemy także zdolności bojowe marynarki wojennej. Przygotowaliśmy rozwiązanie pomostowe dotyczące okrętów podwodnych. Nie rezygnujemy z żadnego z programów dotyczących rozbudowy polskiej marynarki wojennej. Dalej będziemy rozbudowywać wojska rakietowe i artyleryjskie oraz wojska pancerne. Jak Państwo wiecie, podpisaliśmy kontrakt w sprawie kupienia systemu HIMARS, dywizjonu HIMARS, nowoczesnego sprzętu, sprzętu, który dotychczas nie było wyposażone Wojsko Polskie. To jest broń, która znacząco wzmacnia zdolności bojowe Wojska Polskiego. A wszystkie te działania służą temu, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, żeby Wojsko Polskie odstraszało ewentualnego przeciwnika. A więc liczniejsze Wojsko Polskie, wyposażone w zmodernizowany sprzęt, wyposażone w nowoczesny sprzęt, i Wojsko Polskie silnie osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacji z Stanami Zjednoczonymi, z Armią Stanów Zjednoczonych, tą najpotężniejszą armią na świecie, daje gwarancję bezpieczeństwa. Mówiłem o wartości programu, planu modernizacji technicznej do 2026 roku, to jest 185 miliardów złotych. Potrzeby są znacznie większe. Potrzeby sięgają, można powiedzieć w ten sposób, że drugie tyle. Ale te potrzeby realizujemy, zaspokajamy je skutecznie w perspektywie czasowej, również dłuższej, dlatego że z mojej inicjatywy bardzo się cieszę, że Parlament, Prezydent przyjęli
2034 roku osiągnięciem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest także wprowadzenie ustawy z 2017 roku, która zwiększa wydatki na cele obronne do 2,5% w 2030 roku, a więc te nakłady finansowe z roku na rok rosną. Możliwości z roku na rok są coraz większe. Skutecznie inwestujemy w obronność dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu pani premier Beaty Szydło i teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem. Dziękuję. Mówił tu fragment konferencji prasowej ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Yeah.
O Jezu! Pozdrawiamy wszystkich słuchających Radia Maryja i zapraszamy na felieton ministra Antoniego Macierewicza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie. Głos Polski, Szanowni Państwo, przez ostatnie tygodnie, przez całą Polskę, przez prasę, media, środowiska polityczne, społeczne, artystyczne, przewala się dyskusja, przechodzi dyskusja dotycząca mowy nienawiści, jak to sformułowano. Nawet wczoraj odbył się wspaniały, wielki, znakomity koncert artyści przeciwko nienawiści. Gratuluję wszystkim, którzy występowali w tym koncercie. Jestem oczywiście pod olbrzymim wrażeniem zarówno artystycznego, jak i moralnego wydźwięku tego działania. To wspaniale, że polscy artyści tak mobilizują siebie i całą opinię publiczną przeciwko nienawiści. Jak Państwo zapewne pamiętacie, analizowałem bliżej cały ten problem, wskazując, że źródłem, genezą mowy nienawiści w Polsce jest agresja rosyjska i agresja sowiecka przeciwko Polsce, że takim punktem odniesienia dla mowy nienawiści był ten straszliwy plakat Armia Krajowa AK zapluje.
kazań przede wszystkim właśnie przez sowiecką i agenturalną nienawiść na nieistnienie, na zapomnienie, na pognębienie przede wszystkim moralnie tych ludzi nie tylko opluwano publicznie, nie tylko przedstawiano jako bandytów, złodziei, a ludzi zdemoralizowanych, ludzi zdolnych do zabijania dzieci, ludzi, którzy walczą ze wszystkim, co dobre i sprawiedliwe. Ich wsadzano do więzień ze zbrodniarzami hitlerowskimi, żeby jeszcze bardziej w ich samych oczach i w oczach społeczeństwa odczłowieczyć ich. Jest interesujące, jak do tego naprawdę, nie obłudnie, nie pozornie, ale w rzeczywistości odnoszą się dzisiejsze media i ci politycy, którzy najgłośniej krzyczą o mowie nienawiści, politycy Platformy Obywatelskiej, a politycy tych ugrupowań, którzy siebie przedstawiają jako Europejczycy, jako ci, którzy walczą z ciemnogrodem, z prymitywizmem, z zacofaniem, z polskim nacjonalizmem. Mówię o tym dlatego, że ostatnio do wielu moich przyjaciół, kolegów, współpracowników zgłosił się redaktor pisma Fakt. Zarówno Państwo znacie to pismo, ono jest znane nie tylko z wielkiego nakładu, nie tylko z tego, że jest własnością koncernu niemieckiego, ale także z tego, że szczególnie brutalnie piętnuje środowisko niepodległościowe, piętnuje ludzi, którzy walczą i działają na rzecz niepodległości Polski, którzy ośmielają się domagać, żeby w Polsce były wojska amerykańskie, żeby przekopać Mierzeję Wiślaną, żeby zbudować silną polską armię, Wojska Obrony Terytorialnej. To wszystko budzi w redakcji Faktu bardzo takie silne emocje. Otóż zgłosił się redaktor pan Łukasz Maziewski do wielu moich znajomych, że chciałby z nimi porozmawiać, że chciałby z nimi zrobić rozmowę. A więc widzę, że redakcja Faktu zajmuje się tą częścią środowiska niepodległościowego, z którą ja jestem także związany. I tak przyszło mi na myśl, żeby sprawdzić, kto to jest pan Łukasz Maziewski. I trafiłem na informację mówiącą o tym, że on chętnie by mnie zamordował. Że gdyby miał milion chyba dolarów czy złotych, już powiem szczerze, nie pamiętam dokładnej sumy, to wtedy chętnie by zorganizował zamach, chętnie by mnie zamordował. Milion nie do... bardzo szeroko, że broń go pamięta, że jest zainteresowany bronią, że jest zafascynowany bronią, że gdy trzyma pistolet w ręku, to rzeczywiście przeżywa niesłychanie jakieś wzniosłe i intensywne odczucia, a tutaj milion i już może mnie zamordować. Nie zauważyłem żadnej reakcji ze strony pana redaktora Alisa, ze strony pani Kulusi-Krostowskiej, ze strony innych dziennikarzy i polityków, którzy tak chętnie walczą z nienawiścią, zapominając o tym, kto naprawdę jest obiektem w Polsce nienawiści. Warto pamiętać o żołnierzach niezłomnych. Warto pamiętać o tych, których próbowano zniszczyć i zakopać fizycznie i moralnie. Warto pamiętać o tym, ilu ludzi poległo, walcząc z nienawiścią sowiecką i walcząc miłością o niepodległość Polski. Warto pamiętać, że jesteśmy im winni nie tylko wdzięczność, ale jesteśmy im winni dzisiaj wysiłek w działaniu na rzecz niepodległości. Bez względu na to, co napisze Fakt, bez względu na to, co powie pani Kluś-Krostkowska, bez względu na to, co zrobi Platforma Obywatelska i bez względu na wszystkie przeszkody, jakie się będą przed nami piętrzyły. Jesteśmy to winni Polsce, ale jesteśmy to winni także żołnierzom niezłomnym. Cześć i chwała bohaterom. Był to felieton ministra Antoniego Macierewicza. Kupa śmiechu na wydechu, proszę Państwa, na Macierewicz, ma rację.